Julita Burzyńska w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie uczyła się gry na flecie przez 12 lat. Od początku w klasie Simone Kasak-Hajny, wybitnej pedagog, dla której dziś nadszedł trudny czas, kiedy musi pożegnać się ze swoją utalentowaną podopieczną. Będę ją wspominać jako wspaniałego ucznia, który bardzo i motywował, i inspirował nawet nauczyciela. Inspirowała mnie, bo zawsze trzeba było i porozmawiać i o wykonaniach, i o flecistach, i zawsze trzeba było gdzieś tam zajrzeć właśnie do internetu, nauczyć się czegoś nowego. Jeździłyśmy na warsztaty, na których byli różni fleciści z całego świata. Julita przyznaje, że o jej muzycznej przygodzie zadecydował czysty przypadek. Ja w ogóle nic nie wiedziałam o szkole muzycznej, ponieważ nie mam w rodzinie muzyków. Ale moja najlepsza przyjaciółka z przedszkola od 4 roku życia grała już na skrzypcach i tak się złożyło, że po prostu chciałyśmy wszystko robić razem, więc ja też chciałam pójść do szkoły muzycznej, tak jak ona. I rodzice w końcu po długich namowach się zgodzili. Chciałam bardzo właśnie grać na skrzypcach, ale moja mama się nie zgodziła. Powiedziała, że nie wytrzyma mojej nauki na tym instrumencie, ponieważ bardzo, bardzo trudne są początki. I wybrałyśmy wspólnie flet po tym, gdy zobaczyłyśmy dziewczynkę w pięknej sukience grającą na flecie właśnie na koncercie pokazującym szkołę muzyczną. W sumie bardziej mama wybrała niż ja, bo ja nie byłam zainteresowana, ale w tym momencie nie żałuję wyboru i jestem jej wdzięczna za to, że dzięki niej gram na tym pięknym instrumencie. Teraz Julita jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, a także uczestniczką kursów, podczas których doskonaliła swoją grę u mistrzów tego instrumentu. Już dziś jest flecistką wybitną o doskonałym brzmieniu, niezwykłej wrażliwości interpretacyjnej i znakomitej technice gry. Dla swojej muzycznej pasji, jak sama przyznaje, musiała poświęcić bardzo wiele, bo gra na instrumencie i jej doskonalenie wymagało rezygnacji z wielu często ważnych rzeczy. Dziś przed Julitą czas wyboru dalszej drogi. Jaka będzie? W tym momencie jeszcze nie wiem, ale na pewno chciałabym pójść na studia muzyczne albo w Polsce, albo za granicą, już niedługo egzaminy wstępne. A w przyszłości bardzo chciałabym koncertować, chciałabym być solistką, ale też fajnie by było zagrać w jakiejś fajnej orkiestrze. Przyjazne mury Olsztyńskiej Szkoły Muzycznej opuści w tym roku wielu utalentowanych absolwentów, którzy jak Julita Burzyńska będą rozwijać skrzydła na uczelniach muzycznych w Polsce i w Europie. To czas rozstań dla ich nauczycieli, ale także dla akompaniatorów towarzyszących im podczas konkursów i koncertów dyplomowych. To dla mnie największe szczęście i zadowolenie, bo pracować z takimi uzdolnionymi, utalentowanymi dziećmi to jest najwyższa nagroda dla akompaniatora tym bardziej, bo akompaniament to dla mnie jest moja pasja. I kiedy ja spotykam na swojej drodze takich dzieciaków, ja rozwijam swoje skrzydła razem z nimi. I właśnie z takimi dziećmi bardzo lekko tworzyć sztukę piękną, wzruszono, uduchowiono. Przed Julitą Burzyńską i pozostałymi absolwentami Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie otwiera się dziś wielki muzyczny świat. Teraz trzeba trzymać mocno kciuki, by wszystkie ich marzenia się spełniły, ale również by wracali do Olsztyna i zachwycali publiczność swoją wirtuozerią. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv